Cześć, witam Was na kanale Szpejtech, z tej strony Piotrek, Przemek jest za kamerą, a ja zapraszam Was na recenzję koszuli od firmy Helicontext, czyli koszuli Pilgrim, którą właśnie mam na sobie. Every singer needs a song. It's a dove, and everything grows with a drop of love. We're all hanging on tooth and nail. It's a rocky road, this pilgrim trail. Pilgrim trail, pilgrim trail. Sometimes heaven, sometimes hell. Pilgrim trail, pilgrim trail. Let's meet up down the pilgrim trail. Słuchajcie, tak się złożyło, że nasza współpraca z Helikonem, można było nazwać to współpracą? No. Takim partnerstwem z Helikonem, ona się rozwija coraz bardziej i mamy od Helikona bardzo dużo rzeczy. Ja akurat używam Wombata, ale ty masz tak level 7, tego Pilgrima, tak? Masz Boba, tak? Jak gdyby... I musi się przyszykować, że będzie seria filmów z rzeczami Helikonu, dlatego że po pierwsze jest to polska firma, tak? Po drugie... Nie wymagają od nas tak, ani nie wymagają od nas tego, co ma być w recenzji. Lajtowo podchodzą. Tak, tematu. W ogóle generalnie po prostu wysyłają nam rzeczy, żebyśmy je sprawdzili, przetestowali, wypowiedzieli się na ich temat, natomiast nie wymagają od nas w żaden sposób formy, czy ma być to pozytywna recenzja, czy negatywna recenzja. Nie zobowiązują nas żadne umowy z Helikonem, bo nie mamy żadnej umowy z Helikonem. Nic nie podpisywaliśmy z Helikonem. Po prostu dają nam rzeczy, żebyśmy się z nimi zapoznali, żebyśmy je sprawdzili. My oczywiście dajemy im feedback na maila, jeżeli chodzi o rzeczy, które byśmy chcieli, żeby coś się zmieniło, czy coś trzeba było zmienić. Bo ja tak na przykład pisałem w sprawie Wombata, ale to jak będziemy recenzować Wombata, to wam powiem. Tej koszuli. No, także jak gdyby dajemy im feedback, natomiast oni nas nie obligują do tego, żebyśmy w jakikolwiek sposób wypowiadali się na ich temat pozytywnie, tak czy siak. Dlatego bardzo fajnie nam się współpracuje i będzie seria z rzeczami Helikonu, które mamy. W najbliższym czasie wszystkie te rzeczy będą się pojawiały na kanale, więc jeżeli będziecie mieli pytania lub na przykład interesuje Was jakiś sprzęt Helikonu, którego nie mamy, to piszcie, my postaramy się to z Helikonem załatwić. No. Żebyśmy mogli to przetestować i Wam zaprezentować. O, a teraz Piotr jedzie z koszulą. A więc koszula. Przemek wspomniał, jak ta koszula trafiła. W sumie trafiły do mnie dwie koszule. Pilgrim, którą mam na sobie, i Defender, o której filmik będzie przy innej okazji. Koszula Pilgrim, patrząc na ofertę Helikona, ofertę koszul, która w tym roku weszła i jakby poszerzyła się o nowe modele do różnych zastosowań, dedykowana jest z myślą właśnie o bushcrafcie, o jakichś aktywnościach leśnych, o aktywności outdoorowej na świeżym powietrzu. Więc pozycjonuje się, można powiedzieć, w takich liniach Outback Bushcraft i do tego na pewno się sprawdza. Zanim pokażę Wam funkcje tej koszuli poszczególne, powiem Wam o materiale, z jakiego jest wykonana. Jest to materiał, Wy tego nie zobaczycie w kamerze, ale czuć, że wyraźnie jest to grubszy materiał niż zwykła jakaś koszula flanelowa. W składzie ma poliester, nylon i włókna Dipont Sorona, które z tego, co wyczytałem w internecie, Włókna Dipont Sorona, według tego, co wyczytałem w internecie, one zapewniają to, że ta koszula się tak łatwo nie brudzi, brud się tak jej nie ima i zapewnia dodatkową wytrzymałość tego materiału. Naprawdę jest, no, czuć, że jest solidnie wykonana, na pewno gdzieś tam przechodząc przez jakieś krzaczory tego materiału tak łatwo nie przerwiecie, no jest sprawia wrażenie wytrzymałego.
z takich funkcji wykraczających poza to, czego nie mają zwykłe, tradycyjne koszule. Bo ona w sumie, tak jak się patrzy, wygląda jak koszula taka cywilna. No, tradycyjna flanela. Tradycyjna flanela, która ma swoich zwolenników, ale klimatycznie wzorem pasuje do takiego, no, do działalności. Jeszcze brodę powinienem mieć, no ale niestety ja z brodą wyglądam jak idź stąd i nie wracaj. Okej, z takich, jak widzicie, no, koszula wygląda w miarę dosyć cywilnie, ale to, co ją wyróżnia na tle takich tradycyjnych koszul flanelowych, które pewnie możecie dostać w zwykłym sklepie, jakiejś sieciówce, jest to, że ma funkcjonalności na fajnej wysokości, czyli na wysokości piersi. Są to zmyślnie zorganizowane kieszenie. Po pierwsze macie dwie kieszenie na piersi zapinane, sięgają one gdzieś dotąd, zapinane na rzep, po jednej, po drugiej stronie. Ja z nich jakoś szczególnie często nie korzystam, z uwagi na fakt, że pod tymi kieszeniami są dodatkowo wszyte takie, to się mówi, kieszeń napoleońska. Możesz sobie trzymać rękę jak Napoleon. To są dwie kieszenie na suwak, tak zwane napoleońskie, po jednej i po drugiej stronie. I to na początku nie byłem przekonany, ale to jest jakoś tak sprytnie uszyte, że możecie napchać do tych kieszeni różnych dziwnych rzeczy. Jakiś telefon sobie wrzucić, portfel nie za duży, jakieś papiery, kluczy, mniejszy jakiś zestaw kluczy i bardzo Wam się to nie będzie odznaczało. Naprawdę sprytnie, często jakieś bilety parkingowe, takie rzeczy, które normalnie bym pogubił w kieszeniach spodni, wrzucam sobie właśnie do tej kieszeni i tu jest czy drobne jakieś, czy coś, wrzucam sobie do tych kieszeni, nie przeszkadza to w użytkowaniu, nie obciera nigdzie, naprawdę ktoś pomyślał. Fajnie się to sprawdza. Materiał jest lekko rozciągliwy. Jest tak uszyta, że nie zaciąga się. Naprawdę można wykonywać wszystkie ruchy. Jest to wygodne. Na plecach tak samo. Tak jest to uszyte, że nie opina dosyć mocno i pracując gdzieś tam, zginając się, nic Was nie zaciąga. Naprawdę ta koszula jest mega, mega wygodna. I bardzo się sprawdza. Oczywiście guziczki, które możecie sobie rozpiąć. Albo... Jak przyszły te guziki? Nosiłeś ją jakiś czas? Jak? Noszę ją cały czas. No dobra, jak guziki? Bo wiemy, że w spodniach Helikonu, jak gdyby Chińczyk, który to szyje, jest niedokarmiony. Jak w koszuli? W koszuli jest ok. Naprawdę są przyszyte solidnie. Zresztą ja mam wrażenie, że te zarzuty dotyczące helikonowych guzików, to już chyba powinniśmy włożyć gdzieś tam, odłożyć do lamusa, bo czy w spodniach nowych UTP, jak kupowałem je, to nie miałem żadnych problemów z guzikami, tak? Podejrzewam, że po prostu po ilości uwag, które były, Helikon coś musiał z tym zrobić, no bo ja od jakiegoś czasu tam nie widzę z tym problemów. Tutaj są dedykowane helikonowe guziczki z ładnym napisem Helikon Text. Wszystkie są przyszyte dobrze, są przyszyte mocno, naprawdę. Można za nie ciągnąć, nic się nie stanie. Ilość guzików, ich rozstaw też jest taki odpowiedni. Taki sprytnie uszyta, że mój rosnący kałdun, tak, że mój rosnący kałdun jeszcze jest jakoś zamaskowany. Ciekawa funkcja to jest taka śluweczka, do której możecie sobie, jak nosicie okulary albo latem okulary przeciwsłoneczne, możecie sobie schować, założyć. Nie wypadną, zawsze są pod ręką. Można tu wrzucić długopis, ale długopis, zwłaszcza te długopisy, co dostaliśmy ostatnio z serii Uber Panzer, to chodzę tak, wiesz, swoje waży i kręgosłup bolał. Ale mówię, zwłaszcza na okulary przeciwsłoneczne, jak ktoś, tak jak ja, nosi okulary zwykłe i przeciwsłoneczne, to słoneczny dzień fajnie, zawsze są pod ręką, można sobie zamienić, założyć i jest do tego dostęp. Pomyślana rzecz. W ogóle tak myślałem sobie ostatnio, że Helikon to idzie w stronę takich amerykańskich redneków. Brakuje jeszcze takiej, wiesz, podkoszulki, żonobijki, bokserki by Helikon. Ale wiesz, te czapki właśnie, koszule, takie flanele, no taki trochę styl amerykańskiego farmera redneka. Ale mi się to podoba chyba akurat. Dobra, a cena? Cena, właśnie. Znaczy zanim powiem o cenie, to powiem ogólnie o swoich wrażeniach. Bo są one bardzo pozytywne. Ja noszę praktycznie tą koszulę codziennie do pracy. Może nie codziennie, ale bardzo często noszę ją do pracy.
Ale bierzesz od czasu do czasu. Piorę, ale noszę pod koszulkę, t-shirta pod nią. No. I naprawdę nie łapię, nie absorbuję tak zapachów. To jest fajne. I co jest fajne, to że przychodząc gdzieś tam do pracy, chłopaki w biurze mówią, o kurde, mówię, jaka fajna koszula, co jest, gdzie kupiłeś? No i tłumaczy im, że jest taka marka jak Helikontex i ciekawe, że zwrócili na to uwagę, tak? Że rzeczywiście osoby gdzieś z zewnątrz uznały, że jest to fajny produkt. I właśnie tak, jak chłopaki zapytali mnie o tą koszulę w robocie, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, który normalnie inne marki mają, a Helikon nie wiedzieć czemu nie zrobił tego. To jest zawsze w koszulach taki mały, jakiś taka naszyweczka, taki hafcik, nie wiem, Levi's, Levi's, takie rzeczy ma, wiesz, no, z nazwą firmy. No. I w sumie... Fajnie by było, gdyby oni tego kameleona mieli wyrzucego na kieszeni, nie? Wiesz, jakiś taki mały akcent, który wiadomo nie byłby chamski, ale taki smaczek, pokazujący markę, zresztą napisałem o tym do Helikona, może w następnym modelu, jak to się pojawi, to będziemy mieli swój wkład w rozwój tego produktu. To w każdej beczce miodu powinna być łyżka dziegciu i tutaj tą łyżką dziegciu jest cena, gdyż ta koszula, jej cena oscyluje w granicach około tam 300 zł, 289 zł chyba z tego co patrzyłem. No boli, nie? I szczerze mówiąc, no jest to produkt solidnie wykonany, dobry jakościowo, ale ja jako facet mam opór, żeby wydać 280 zł na koszulę. No, trochę to jest... ta cena. Ja też na to zwróciłem uwagę. Znaczy, teraz jak używam jej, to jestem sobie w stanie uzasadnić ten, bo widzę jakby jej wytrzymałość, użyteczność. I teraz pewnie bym przemyślał ten zakup i być może bym kupił ją po przetestowaniu. Ale biorąc, nie? Po raz drugi, ale biorąc ją, nie wiem, idąc do popularnego sklepu Militaria czy innego, gdzie można, nie wiem, czy Predatora, czy kogoś innego, gdzie można taką koszulę wziąć do ręki, to kurczę, powiem ci, miałbym... Opór, nie? Opór, no. Miałbym taki opór i też jakby rozumiem, że wy oglądając ten film możecie powiedzieć, o ty kurde, posrało ich 300 zł za koszulę, tak? Więc to mówię, to jest taka łyżka dziegciu. Inna sprawa, że Helikon też te produkty, i oni się z tym nie kryją, robi głównie chyba na rynki zagraniczne, tak? To są... Znaczy, wiesz, tu wydaje mi się, że to z Helikonem jest jeszcze jedna rzecz, że... oni dosyć dużo pracy wkładają w poprawianie produktów, no, nie? Bo my mamy przekrój produktów Helikonu, ile? 4 lata, no, mniej więcej? Jest super. No jest skok, nie? Jest skok, no. No jak na początku ja uważałem tak za takie średnie, to teraz lubię Helikona. Po prostu sprawdzają się te rzeczy. No. I też myślę, że to chyba nawet super Survival Techo mówił, że te produkty dla nas są drogie, a na zachodzie one są, te ceny są normalne. No tak. Pytanie też, czy wiesz, czy Helikon nie mógłby potraktować rynku rodzimego trochę inaczej, ale z drugiej strony jakby potraktował ten rynek rodziny inaczej, to zaraz pewnie musiałby, więc to są takie dylematy. No, ja na pewno tą koszulę polecam, jest fajna, sprawdza się. Kurczę, i pytanie, czy jest warta swojej ceny. Znaczy, na pytanie, czy jest warta swojej ceny, chyba będzie można odpowiedzieć, kurde, na koniec sezonu. Jeżeli ta koszula, sezon bushcraftowy, takiego łojenia po lesie, nie, po różne, no, ona przeżyje, tak, to jest warta. Jest warta. No, no bo tak, rzeczywiście, wydać na taką koszulę w sezonie, to pytanie, myślę, że wiele osób jest sobie w stanie pozwolić na taki wydatek. No tak, no jeżeli, wiesz, jeżeli ta koszula zaraz nie będzie wyglądała jak szmata, tak. Znaczy, wiesz, ja ją naprawdę łocham ją. Cioram ją, zabrałem ją do lasu, chodzę w niej na co dzień, trafiają na nią różne rzeczy kulinarne, które gdzieś spożywam w samochodzie, w różnych dziwnych sytuacjach i przenosząc jakieś rzeczy i naprawdę jest wygodna, tak? I jak na razie daje radę, no. Więc no dobra, spoko. Kupiłbyś? Dzisiaj, jakbyś miał się pójść do sklepu, przetestowałeś, znaczy, miałbyś kupić drugą. Gdyby teraz coś się zdarzyło, że zeszłaby mi się w praniu, to by mi jej brakowało i chyba poszedłbym i kupił. Nie wiem, czy w tym samym kolorze, czy nie, bo jest jeszcze taki fajny, druga wersja kolorystyczna w jakichś tam odcieniach beżu, które bardziej jakoś mi odpowiadają. Pewnie może inny kolor, ale chyba bym kupił, no. Myślę, że tak. Bo odczuwałbym jej brak w garderobie teraz, o. Okej. Okay. No i luz. Czyli polecamy generalnie. Generalnie polecamy. Dobrze. No. Sprawdzimy po sezonie. Damy znać. Wypowiemy się na pewno, jeżeli zdarzy się jakiś babol, że na przykład pęknie mi na plecach podczas przemiany w Hulka,
bo na Halku rzeczy nie, generalnie niektórych nie rwą się. Ale nie, jak coś się stanie takiego, że uszkodzi się albo zauważymy jakiś defekt, to na pewno, nie wiem, na Instagramie, na Facebooku pokażemy i poinformujemy też o tym szanowną firmę Helikon, że warto poprawić coś. No. Więc jeżeli podobał Wam się ten film, to standardowo wbijajcie na nasze social media. Linki są wszędzie dookoła mnie, w opisie pod filmem, na Facebooka, na grupę, na Instagrama. Do następnego razu. Every wind longs for a sail, like every campfire needs a tail. We're on this freight train going down the rail, together on this pilgrim's trail.